Witajcie kochani, pozdrawiam was serdecznie, tutaj z Grenady. Chciałem zamienić kilka słów na temat Agni Hotel, ponieważ pewne osoby mnie pytają i piszą mi e-maile na ten temat, jak zrobić Agni Hotel, jak się do niej przygotować, do czego służy Agni Hotel i tak dalej. I ja chciałem ten temat wyjaśnić. Otóż Agni Hotel pali się w takiej piramidce schodkowej, która jest wykonana z miedzi. Lub również można Agni Hotel palić w takim miejscu kwadratowym, które jest jakby wydrążone w ziemi. To już każda osoba według swoich własnych możliwości może taką Agni Hotel sobie zrobić. Agni Hotel służy generalnie dla zadowolenia półbogów i dla zadowolenia najwyższego sobie Boga. I ja chciałbym opowiedzieć kilka słów na temat tej Agni Hotel. A więc Agni Hotel się przygotowuje kładąc jakiekolwiek drewno, ustawiając taki stożek jakby z drewna, przygotowując jeden kubek pełny ryżu, przygotowując oczyszczone masło, ghee, w następnym naczyniu. Jest bardzo dobrze mieć świeże owoce różnego typu, różnego rodzaju owoce, poustawiać na talerzykach wokół tego ogniska, wokół tej Agni Hotel, jak również nasiona różnego typu, czyli może to być soczewica, może to być jęczmień, może to być kasza, może to być jakiekolwiek nasiona, czy tam ewentualnie ryż na talerzyku, wszystko poukładać wokół tego ogniska, jak również mogą być banany, które mogą być podczas ognia, jeżeli ogień już jest, się rozpali na dobre, mogą być wrzucane też do ogniska jako ofiara dla półbogów i dla wszelkiego rodzaju istot, które są właśnie przy tej Agni Hotel. Przed zapaleniem ognia jest specjalna mantra, którą się intonuje Ramagnaya Namaha, Ramagnaya Namaha, Ramagnaya Namaha, Ramagnaya Namaha. To właśnie ta mantra jest jakby początkiem zapalenia ognia przy Agni Hotel. I wówczas ta Agni Hotel będzie miała skutek, który po prostu jest pożądany przez nas. Dodam, że Agni Hotel można palić, osiągając pewne skutki, czyli po prostu możemy dzięki Agni Hotel inicjować daną osobę, zniszczyć jej karmę, tak żeby cała karma weszła po prostu do ognia i spaliła się. Agni Hotel może służyć do oczyszczenia płodu danej matki, danej matki, która po prostu ma płód w swoim ciele. Dodam, że takie oczyszczenie Agni Hotel matki robi się 3 razy przed urodzeniem noworodka, przed urodzeniem dziecka. Także to jest właśnie bardzo pomocne dla matki, ponieważ oczyszcza ją z wszelkich negatywnych energii, które się nagromadziły po prostu w jej organizmie przez noszenie płodu. Teraz chciałem wam powiedzieć, że osoba, która ma jakieś pragnienia specyficzne w stosunku do półbogów, czyli chce osiągnąć jakieś bogactwo, czy chce osiągnąć jakąś dobrą kobietę, żeby mieć dobre małżeństwo i dobrą relację w tym małżeństwie, również może wykonać taką Agni Hotel. I ta Agni Hotel spowoduje po prostu współżycie kobiety i mężczyzny w takiej jakby harmonii. Dzięki temu, dzięki tej Agni Hotel, dzięki wrzucaniu przez 2 osoby, kobietę i mężczyznę, ryżu, ponieważ się intonuje mantrę Swaha i potem się wrzuca po tej mantrze ryż do ognia. Bierzecie szczyptę ryżu i po prostu wrzuca się do ognia i dzięki czemu pragnienie, które wyrażamy w momencie wrzucania tego ryżu, po prostu się spełnia. Czy chcemy, żeby ktoś wyzdrowiał, czy chcemy zrobić taką ofiarę, żeby uleczyć kogoś. Również Agni Hotel można palić, by uzdrowić osoby lub uzdrowić naszą relację z drugą osobą. Chcemy po prostu polepszyć nasze relacje z pewną osobą, którą żeśmy wcześniej mieli jakieś problemy. Również możemy tę Agni Hotel palić i jakby ofiarować część tych owoców półbogom. I dzięki czemu przy wrzucaniu ryżu z mantrą Swaha do ognia, jakby po prostu to pragnienie, które mamy akurat w głowie, które chcemy wyrazić, się spełnia. Ja wielokrotnie paliłem Agni Hotel tutaj w Hiszpanii i również robiliśmy tę Agni Hotel, by poprosić półbogów o pokój dla świata. O pokój dla świata, o to, by dużo dzieci nie głodowało na całym świecie, żeby był więcej takiego zrozumienia dla malutkich dzieci, które nic nie rozumieją, a są jakby ofiarami wielu wojen, wielu konfliktów na świecie. Nie tylko w krajach arabskich, ale również i w innych krajach, gdzie są prowadzone też ciche wojny tak zwane.
Także Agnihotra, jak widzicie, może służyć do wielu celów. Jest to cel uzdrawiający, jest to cel dający siłę danej jednostce. Także ja polecam Wam po prostu spełnianie takiej Agnihotry, na przykład w niedzielę, w sobotę, kiedy jest koniec tygodnia, kiedy macie trochę czasu. Ta Agnihotra może być robiona na zewnątrz waszego domu. Jeżeli ktoś ma dom na wsi, to może tą Agnihotrę, takie malutkie jakby ognisko, czyli tą Agnihotrę może palić sobie przed domem, lub może w piramidce miedzianej może sobie zrobić nawet w swoim pokoju, by oczyścić atmosferę swojego pokoju. Oczywiście zawsze zachowując środki ostrożności, można taką tą piramidkę postawić na tak odpowiedniej korytku z blachy, dzięki czemu po prostu resztki, które ewentualnie by ulatniały się z ogniska, spadną na tą blachę. Ja dodam, że ognia najlepiej nie jest dobrze gasić wodą zaraz po rozrobieniu Agnihotry, ale po prostu wystawić takie miejsce, gdzie po prostu można to zasypać ryżem i to po prostu sobie będzie tam dymić i zostawić to i na drugi dzień po prostu to sprzątnąć. Ale jeżeli ktoś nie ma warunków, może po prostu od razu, po prostu jeżeli mieszka w bloku, czy mieszka w jakimś takim miejscu, gdzie jest konieczne po prostu zgaszenie tego ognia, no to po prostu może zalać to wodą. Ale jeżeli ma okazję, żeby tą Agnihotrę zostawić, żeby ona sobie podymiła w jakimś miejscu, to tym lepiej. Ponieważ te wszystkie pragnienia razem z tym dymem, które wyraziliśmy, to po prostu one pójdą w atmosferę, w eter. I dzięki spełnianiu Agnihotry jest to dobre dla nas, ponieważ my jako osoby, które spełniamy Agnihotrę, się oczyścimy z wszelkiej naszej złej karmy, z wszelkich naszych negatywnych energii, reakcji i zanieczyszczeń. No jest to dobre dla środowiska, ponieważ spełnianie Agnihotry i wrzucanie ryżu do ognia sprowadzi opady deszczu i spowoduje jonizację ujemną. Także, drodzy kochani, polecam Wam spełnianie Agnihotry w różnych celach, jeżeli macie jakieś pragnienia do spełnienia, jakieś Wasze skryte pragnienia, no to wówczas możecie spełniać tą Agnihotrę, by to wszystko się spełniło. Ja dodam, że nie ma limitu do spełniania Agnihotry. Możecie spełniać Agnihotrę co tydzień, co 3 dni, co 4 dni. To już od Was, drodzy kochani, zależy, w jakim systemie będziecie spełniać Agnihotrę. Dodam, że efekty spełniania Agnihotry są takie, że po prostu oczyszczają naszą aurę, oczyszczają naszą energię. Także jeszcze raz polecam Wam spełnianie Agnihotry w dniach, w których macie oczywiście czas. Na marginesie chciałem powiedzieć, iż pod naszym YouTube'em znajdzie się link do naszych aukcji, gdzie będzie można zakupić odpromiennik mineralny, który nas chroni przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym, od żył wodnych, od promieniowań elektromagnetycznych, które są od obiektów elektronicznych, komputerów, telefonów komórkowych itd. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.